No chyba szaman jest. No chyba jest. Szaman jest. No i tak, moi mieni. Środek symetrii się nam kończy. Zauważalnie lżej. Chyba na przestrzeni jest. No ale oto czy tak jest, czy tylko słuchacie tego, co szaman mówi na ten temat, no to lepiej to zweryfikować w swojej przestrzeni, ale generalnie na tyle, na ile można powiedzieć, płyną impuls przestrzeni do szamana, no to jak najbardziej jest to odczuwalne w jakiś sposób. Oczywiście pamiętajcie, że jest to proces. No i jak to proces, on trwa, dokąd istota w zasadzie się nie oprze, nie zmieni decyzji lub nie zatrzyma w jakiś sposób. Oczywiście, jakie to są sposoby, no to tutaj o tym raczej już nie będę mówił, bo tutaj jest taka mocna inwencja każdego, który ewentualnie taką decyzję może odwrócić. Ale myślę, że nad tym się nie ma co rozczulać. Nie po to się idzie do przodu, żeby potem się zatrzymywać, tak mi się wydaje. Odwaga z czasem rośnie coraz bardziej i generalnie otwartość, czy można powiedzieć łatwość podejmowania decyzji zależy od otwartości. Także myślę, że teraz będzie autentycznie już zauważalnie inaczej. Tak bym to określił. Czy lepiej, czy gorzej, tego nie ma sensu w ogóle rozpatrywać, ponieważ to, co dopóki, że tak powiem, to osądzamy, no to przypisujemy temu jakieś właśnie cechy lepszości albo gorszości. Natomiast to też nie jest coś, co pozostaje w całym procesie takie samo. To się zmienia wraz z perspektywą. Mówiłem wiele razy w trakcie, przed tym środkiem symetrii, że tutaj mogą się zmieniać różne, można powiedzieć, wasza percepcja po prostu może się zmieniać. I w związku ze zmianą tej percepcji, siłą rzeczy, no, może to z czasem zupełnie inaczej wyglądać. Dopóki mamy wąskie spektrum postrzegania, albo postrzegamy liniowo tylko to, co mamy przed nosem, choć wbrew pozorom wcale nie jest łatwo postrzec tego, co jest przed nosem, to no, nawet adepci Hondraskowi szkoły wiedzą, że czasami nie jest łatwo wcale poszczec tego, co jest przed nosem. Dzisiaj się wspomagaliśmy notabene właśnie ogniem. Ciekawe, czy dźwięk tu może wyłączę. Paliliśmy właśnie nad Wisłą, czyli w miejscu optymalnym. Już kilka razy pokazywałem film z ogniska na grobli wiślanej, czy jak to nazwać, no załóżmy, że to grobla pewna. No wyjątkowo takie zbilansowane miejsce, w którym łatwo się, że tak powiem, puszcza. Co kto tam ma do puszczenia, więc Ania była bardzo zadowolona, więc myślę, że każdy by się z takiego miejsca na ognisko bardzo cieszył, dlatego wam szaman nagrał. To co prawda miejsca nie widać, bo już było ciemno, bo o czwartej to w zasadzie już taki mocny, no jeszcze nie ciemno, bo dzisiaj trochę było błękitnego nieba, zaraz po zachodzie słońca, dopiero kiedy wracaliśmy, to zamiast księżyc prawie w pełni, to się okazało, że
Chmury zasnęły nieba. No, ale może jutro się rozpogodzi, bo jutro, pojutrze chyba. Albo jeszcze w niedzielę. Nie wiem, nie patrzyłem, wypada nam. Pełnia. No i można powiedzieć, że do tej pełni też jeszcze pewne rzeczy będą takie wzrastające. Sprawdzimy sobie tą pełnię, bo że mam nie pamiętam. Pewno gdzieś 6. Tak, 6 o 13:27. Czyli w sobotę. No to mamy ładną datę. Weekend, więc będzie można to wykorzystać. Czyli do tej pełni 6, no czas taki mocno wspierający. Tak jak ta pogoda, mówiłem, teraz wspierała koniec tej osi symetrii, tak jeszcze przedłuży się to do pełni do soboty, potem może być lekkie zachwianie. Tak pewno będzie wszędzie, bo teraz kiedyś, powiem tak, nie było. Natomiast teraz można powiedzieć, że albo tuż przed pełnią, albo zaraz po pełni, no zmienia się front, zmienia się pogoda. Z niżu jest wyż, z wyżu jest niż. Znaczy, jeśli jest niż, to niekoniecznie się zmienia na wyż. Natomiast jeśli jest wyż i ładna pogoda, to bardzo często właśnie zaraz po pełni są jakieś opady, obojętnie czy to jest lato, czy to jest zima. Teraz mamy, można powiedzieć, przynajmniej tutaj w Polsce, ta zima jest taka, no na tą chwilę zupełnie normalna. Śniegiem jeszcze nie sypnęło, no ale od śniegu w grudniu to trochę w zasadzie odwykliśmy, on się zdarza i pewno się będzie zdarzał, ale niekoniecznie dość często. Oczywiście w tym grudniu pewno jeszcze będzie, ale myślę, że jeszcze w drugim tygodniu po 15, czyli gdzieś za tydzień z układem, może się nam jeszcze zrobić ciepło. No ale zobaczymy, czy szaman tutaj dalekosiężne prognozy ma prawidłowe. Na Chondraskach trochę śniegu stopniało, bo Magda jeszcze została i bosakuje tam dzielnie, nawet przy minus 11 stopniach, słuchajcie, zdobyła skrzyczne. Także się okazuje, że nawet można w takiej temperaturze, szaman jeszcze w takiej nie szedł, aż się dziwiłem, bo to już jest powyżej pół godziny w takiej temperaturze, no to jest taki dość, można powiedzieć, duże wyzwanie dla stóp, ale jak one są wprawione, kiedy się chodzi codziennie długi okres, tak jak teraz właśnie chodziliśmy, bo szaman już nie chodzi od 10 dni, no ale Magda codziennie i to czasami po 2 razy, więc te stopy są wprawione, no ale tak czy tak jest to duże wyzwanie. No, z pewnością no, za to no, moc, która z tego płynie, no może być wykorzystana do no, najróżniejszych rzeczy, do tego, co jest dla nas użyteczne, do tego, co jest nam potrzebne. Bo moc jest z tego wielka. Wszyscy, którzy bosakowali, to już o tym wiedzą i wszystkim, którzy bosakują, jeszcze polecam ten czas właśnie. Mimo, że są przymrozki, to można to wykorzystać jeszcze. To bardzo ułatwia, można powiedzieć, odpadanie różnych treści, które oczywiście, jeśli jesteście gotowi. No cóż, moi mili, dziś tak właśnie kontemplacyjnie chciałem wam trochę tego ogniska pokazać, żebyście to byli właśnie
nad Wisłą to bardzo dobre miejsce. Dobrze zbilansowane, jak kiczeli, którą właśnie dzisiaj jedliśmy. Też staramy się, powiem, może wrócę jeszcze tak właśnie nietypowo, ale co jakiś czas szaman o tym przypomina, że żywność, mojej drodzy, staje się, no i to, co spożywamy, co wkładamy w siebie, staje się, można powiedzieć, coraz ważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o utrzymanie równowagi swojej harmonii i no takiego właśnie związku ze sobą na wielu poziomach. Wszystkim tym, którzy przywiązują do tego wagę, którzy mają na to czas, którzy nie wkręcają się w pośpiech, bo nie jest ważne tylko to, co się je, ale również bardzo ważne jest to, jak się je. Więc znalezienie na to tych kilkunastu, czy no, dla niektórych kilkadziesiąt minut, bo niekoniecznie 5 czy 15 minut to jest wystarczające na posiłek. Więc znalezienie tego czasu też jest bardzo istotne, żeby zjeść to w spokoju, żeby mieć po prostu jak gdyby na posiłek oddzielny czas. Oczywiście można przy tym załatwiać różne rzeczy, przynajmniej mentalnie, ale też powinno się to robić w taki sposób, żeby to nie wpływało na perystaltykę, a niekoniecznie tak jest. Czasami jak jest dużo emocji i mental odpala takie treści mocne, to bardzo wpływa na perystaltykę i w tym momencie no, już nie jest to wchłanianie i przyswajanie tego pożywienia, które spożywamy optymalnie. I moi mili, warto o tym w tym czasie sobie przypomnieć, jak nie pamiętacie, i zrobić coś w tym kierunku, żeby no, to w jakiś sposób uporządkować, bo jest to coraz, nie chcę mówić, że coraz ważniejszy element, ale jest to niezmiernie ważny element. Za pomocą żywności, nieraz szaman powtarzał, jesteśmy, już nie chcę mówić, że podtruwani, ale praktycznie jedząc to, co jest dostępne, czy powiem tak, nie to, co jest dostępne, tylko to, co jedzą przeciętni ludzie, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie wyzbyć się pewnych programów, które są podczepione pod właśnie tą żywność. Te algorytmy właśnie konkretnych programów są podczepione, czy są elementami, można powiedzieć, składu żywności i nawet jeżeli nie są to bezpośrednio jakieś operacyjne programy, to są to takie kleje, które świetny, jak kropelka, można powiedzieć, jak poksipol dwuskładnikowy, też bardzo trwały i bardzo mocny klej, to są takie kleje, które przyciągają, no, czy nie pozwalają, żeby z pola istoty pewnego rodzaju programy bardzo mocno wpływające na świadomość, takie programy, które bardzo mocno łączą z Matrixem, ich się w zasadzie nie da wypiąć. Oczywiście, jeśli jest wystarczająca świadomość, to wszystko jest możliwe, ale powiem tak, z reguły nie idzie to w parze i tej świadomości nie ma, jeśli ona się nie może pojawić, dopóki to ciało nie jest przynajmniej na poziomie tego, co spożywamy, no, trochę uwolnione, bo nie powiedziałbym, że wolne i oczyszczone, bo to jeszcze za mało. Tu proces oczyszczania ciała, to wszyscy, którzy go przeprowadzali, wiedzą, że to oczywiście zależy od wieku, ale nawet jak się ma 30 kilka lat, to trwa on co najmniej de facto 2 lata. Co najmniej, to jest takie minimum, żeby to przepracować, no, w miarę przyzwoić, ale nie na pewno tak
na 100%, bo to jest za mało czasu. Też o tym warto wiedzieć, bo niektórzy mają do tego takie podejście, że się im wydaje, że jak przyłożą się i miesiąc jakiejś zarąbistej pracy, diety, to już są po prostu kryształowi. No niestety tak nie jest. O tym też w tym wszystkim jest warto pamiętać. Bo jest to niezmiernie ważny element i to szaman będzie często przypominał, bo no, w tym czasie jest to naprawdę szalenie ważne. I kto tego nie zrozumie, no to na pewno nie będzie miał łatwo, tylko będzie miał mocno pod górę z wieloma rzeczami. Także nawet jeśli tutaj można powiedzieć, mówię bez celu, bo większość z Was zdaje sobie z tego sprawę i przywiązuje do tego dużą wagę, ale myślę, że też będzie dużo ludzi wokół, którzy będą otwarci na różne właśnie wrzuty z tego zakresu, no i być może właśnie też trzeba będzie im trochę poprzypominać o tym, czy wręcz do tego zachęcić, bo oś symetrii, osią symetrii dla Was, dla tych, którzy można powiedzieć mogli z tego najbardziej skorzystać, ale wysyp na przestrzeni również istot, które kompletnie o fali, czasie przejścia, czy jakbyśmy to nie nazwali, o tym całym okresie, który przeżywamy, o tym, co się dzieje z przestrzenią, nie mają zielonego pojęcia, a jednak doświadczają wielkich zmian i czasami nie bardzo obczajają, skąd się to w ogóle dzieje, pojawia się to nagle, no i wtedy dopiero zaczynają szukać, no i powiem tak, no siłą rzeczy w tym czasie, który będziemy przeżywać, łatwiej i lepiej się komunikować z tymi, którzy no może nieświadomie przeszli przez ten okres, ale przynajmniej mają potencjał na zmianę i jakiegoś wzajemnego wsparcia można sobie udzielać i się wspomagać na przestrzeni niż z tymi, którzy no, ani opcji na zmianę nie mają, ani tym bardziej na jakiekolwiek wsparcie kogokolwiek przez nich, czy ich przez kogokolwiek, więc tutaj to jest tylko strata energii i bardzo często no, odczuwalne, można powiedzieć, ciężkość w obcowaniu z takimi ludźmi, których też wcale mało nie będzie. Więc to też właśnie przy okazji o tym przypominam, bo myślę, że większość z Was już doskonale o tym wie, ale no tutaj cały ten okres i to przesilenie i wiosna może być no takim już czasem, kiedy będzie to naprawdę już mocno, mocno widoczne. Może nie będzie to jeszcze powszechne, ale ci, którzy są najbardziej z tego skorzystali, siłą rzeczy będą, no można powiedzieć, z drugą stroną mocno, może nie tyle konfrontowani, ale właśnie, żeby móc mieć jakieś inspiracje i impulsy rozwojowe, to z pewnością no właśnie dla stymulacji pola będą się konfrontowali właśnie z taką, można powiedzieć, no, drugim odbitą w lustrze do góry nogami, można powiedzieć, właśnie stroną, czyli tą negatywną granicą, bo no, nie negatywną w sensie pozytywu czy negatywu, tylko właśnie w sensie kliszy, jak klisza fotograficzna ma pozytyw i ma negatyw. No i to właśnie ten negatyw nierozwojowy, ciemny. No i
nierozwojowy. Myślę, że to wystarczy tak powiedzieć. No i cóż, moi mili, nie będzie z powodu końca osi symetrii jakiegoś wielkiego podsumowania. Na to przyjdzie czas, pewnie będzie sobotnia audycja dłuższa, więc może wtedy z pewnego dystansu. Pamiętajcie, że jutro już budzicie się od nowa. W nowym kinie poza osią symetrii można coś poczuć, a mówiłem, że warto coś zacząć. Warto się otworzyć przynajmniej na info i nowe, można by to określić, nowe relacje, które na przestrzeni czekają już, i to praktycznie na każdą istotę, gotowe do zamanifestowania pod jednym warunkiem, że jesteście na tyle uważni, że jesteście w stanie to zauważyć. Bo nie będą to jakieś spektakularne potknięcia się o wielkie głazy, tylko raczej właśnie będzie testowane te wszystkie opcje i w świadomości, i opcje takich właśnie zmysłów, czy możliwości, których wcześniej nie mieliśmy, takich bardziej, chciałem powiedzieć eterycznych, ale nie eterycznych, tylko właśnie delikatnych, i do nich właśnie trzeba podchodzić z większą dozą uważności, trzeba być czujnym, ciekawym, odważnym, żeby móc z tą falą, z tymi właśnie subtelnymi, z tym subtelnym wiatrem, który się pojawi. Myślę, że w życiu wielu z was, żeby popłynąć, czy dać się jemu ponieść. No i tego wam na koniec właśnie życzę. Warto jeszcze na koniec sobie jakieś podsumowanie zrobić. Jeszcze trochę czasu zostało przed północą, więc przed spaniem polecam. No i cóż, moi mili. Dziś szaman będzie kończył. No i myślę, że jutro się usłyszymy. Trzymajcie się.